perspektywy organizatora Akademia Skolimowska to przede wszystkim okazja do poznania młodych ludzi, ambitnych, którzy kiedyś będą stanowić o sile Rzeczypospolitej. Tak samo jak jest to okazja do poznania prelegentów i to twarzą w twarz, których na co dzień możemy spotkać tylko w telewizji czy w internecie, którzy są naszymi autorytetami, a podczas Akademii możemy porozmawiać z nimi osobiście. Do dołączenia do Akademii Skolimowskiej zachęciła mnie wizja poznania rówieśników, którzy również zależy na przyszłości Polski, którzy również chcą mieć w tym swój czynny udział. Mamy możliwość poznania wielu ciekawych, uczonych ludzi, którzy w wąskim gronie przekazują nam bardzo ciekawą, cenną i ważną wiedzę dla nas. Mamy możliwość osobistej rozmowy z nimi. Geopolityka, finanse publiczne czy sztuka autoprezentacji to są tematy, które są poruszane tutaj na Akademii. No i właśnie z tego powodu myślę, warto wziąć w niej udział, więc jeśli się teraz zastanawiasz, to zarekrutuj się. Bardzo polecam te spotkania, to są możliwość poznania osób, które interesują się tymi tematami, ale także młodych ludzi, którzy myślą podobnie. I myślę, że dlatego warto też tutaj przyjechać, także serdecznie polecam Akademię Skolimowską. Dla mnie Akademia Skolimowska to przede wszystkim owocnie spędzony czas. Czas, w którym słuchamy wykładów naszych gości tutaj na Akademii, robimy różne ćwiczenia, dyskutujemy dużo na różne tematy. Pobieramy niezbędną wiedzę i umiejętności, które przydadzą nam się w służbie Rzeczypospolitej, ale też spędzamy wspólnie czas. Tutaj jest grono wspaniałej, ambitnej młodzieży, która jednocześnie nie jest nadęta, jest bardzo sympatyczna. Więc jeżeli chcesz służyć Rzeczypospolitej, to Akademia Skolimowska jest do tego dobrym początkiem. Polecam. Kiedy słyszę słowo Skolimów, serce zaczyna szybciej bić. Skolimów to przede wszystkim miejsce, gdzie nauka sprawia frajdę. Przyjaciele, którzy pomogą i wyciągną pomocną dłoń. Miejsce, w którym panuje magiczna atmosfera, jest dobra zabawa. Czym jest Akademia Skolimowska? Akademia Skolimowska to ludzie, to wspólnie spędzony czas, to wiedza, którą uczestnicy nabywają podczas zjazdów. Prelegenci w sposób merytoryczny oraz ciekawy przedstawiają swój światopogląd, swoją wiedzę na różnego rodzaju tematy. Tak? Tu mamy temat energetyki, tu mamy temat geopolityki, mamy temat zarządzania państwa. Więc jeżeli Ty interesujesz się działaniami społecznymi, działaniami Polski, to jest miejsce dla Ciebie. Tak? Tutaj znajdziesz wiedzę, której potrzebujesz do zbudowania swojej kariery, jak również poznać ciekawych ludzi, którzy tak naprawdę wpłyną na Twoje życie. Więc na Akademii dostaniesz cały pakiet rzeczy, które są przydatne do osiągnięcia swoich celów, swojej kariery zawodowej i prywatnej. Zachęcam wszystkich młodych, aktywnych ludzi do udziału w Akademii Skolimowskiej. Dużo ciekawych prelegentów, dużo ciekawych dyskusji, okazja do poznania nowych ludzi i zdobycia nowej wiedzy w przyjaznej atmosferze. Akademia Skolimowska jest dla mnie bardzo owocnym czasem poświęconym na słuchanie wykładów i dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Najbardziej przypadł mi do gustu wykład profesora Adama Wielomskiego o historii narodowej demokracji oraz pana Nikodema Bernaciaka o relacjach Polski z Unią Europejską i różnych światopoglądowych kontrowersjach z tym związanych. Bardzo też podobała mi się integracja w gronie uczestników, ponieważ Akademię Skolimowską tworzą przede wszystkim ludzie i to oni są największą wartością tego całego wydarzenia, a tak naprawdę całej serii wydarzeń i zjazdów. Ponieważ Akademia Skolimowska składa się aż z 9 zjazdów weekendowych, więc jest bardzo dużo czasu na poznanie innych osób, na dowiedzenie się czegoś nowego o świecie. W tym roku tematem przewodnim edycji jest geopolityka i administracja publiczna i takie zarządzanie państwem w takim ogólnym, szerokim znaczeniu. To jest rzecz bardzo ważna w zmieniającym się świecie i
tej dynamice tych stosunków międzynarodowych. Powinniśmy mieć wiedzę na ten temat. Jest to ważne dla nas jako Polaków, jako ludzi, którzy w przyszłości chcieliby, którzy w przyszłości mogą pełnić jednak jakieś ważne stanowiska i ważne jest, żeby ci ludzie posiadali głęboką i szeroką wiedzę na ten temat.